Hej, witam was ponownie w Tyranny. Amir. Weszli tu Przepraszam. Weszli tu. Przepili się przez naszą linię obrony. Są już w warowni. Wiarłomca ostrzega gwizdem swoich ludzi i wycofuje się w głąb pomieszczenia. Możemy tu odpocząć w sumie. Ale nie wiem, czy jest sens. Yes. Yes, there is. Opal? Heliotrop. Leżą tu zbroje i broń gwardii wędryjeńskiej. Uzbrojenie to wyszczerbione, porysowane. Uzbrojenie to wyszczerbione, porysowane i podziurawione raz udowodniło swoją skuteczność i wytrzymałość. Okej. I'm not here to make friends. O nie, nie, nie. Nice. Take me if you got. I'll tear your skull out by your ass. Is that ink? No, no, it's blood. As you command. Uzdrów się. Ale szczęście masz, stary. On it. No. Right. I'll omit that from the record. Kurde, twardy. Ta, znaczy twarda. On it. Ale muszę przyznać, że Barik jest super silny. Me. I'm sure you're all young, alert, and feeling unstoppable, but I need a break. Cztery rany ma. Jak tu się F6 zapisywało? Okej. Okay. Wygrałem niedawno Hordy Podmroku Neverwinter. Jestem zadowolony, że skończyłem tę grę. Wszystko przede mną na 100% w Neverwinter. Super. Cieszę się, że nareszcie miałem okazję. Ogień w kantynie wciąż płonie, a na stołach jest zestawa. Od wielu pokoleń nikt w tej sali nie walczył. Po tej bitwie gwardia wędryjeńska już nigdy nie będzie taka right. sama. Nothing will be the same again. On się nie może uzdrowić, on ma maksymalne życie zmniejszone. Nie zwróciłem na to uwagi. A dostała javelinem w pierś. Are you afraid of death, worm? Nie. Nie wiem, że nie do mnie było. Nie, nie, otwieramy. Tam. Nieźle. Tutaj składowane są zapasy żywności gwardii wędryjeńskiej. W większości są to warzywa uprawiane w terasach. Ser i sztylet. A nie, to, no, przepraszam, miałem je robić na łuk. I tak też right. robię. Im więcej ona będzie walczyć mieczem. Robię na łuk, im więcej będzie walczyć mieczem. Okej, okej, okej. To jest dwóch czarodziei. Ty tu. W sumie to. No other way. You got it. W sumie możemy wykonać to. Ready?
Świetnie. On it. As you command. I'll tear your skeleton out by your ass. Wow, wow. Wow, super. Nie widziałem tego wcześniej. Right. Okej. Tu sigil jakiś jest? Sigil? 30 wiedza wymagana. Chyżość, uniki. Zwykły zwój, kosztowność. To jest ciężkie? Lekki. Gorsze. Pancerz plus 2, to mu damy na następną walkę, bo przyda mu się. Zwoje rozrzucone na tym stole ozdobione są magicznymi glifami. Charakter pisma wskazuje, że ich autorem był mędrzec. Choć nakreślono je na kiepskim pergaminie wyrabianym w dolinie, co świadczyło o współpracy pomiędzy dwiema odrębnymi z reguły grupami rebeliantów. I chyba faktycznie... Yes. A nie, zaraz, jeszcze mamy tutaj... O, fuck, tu jest 5, nie zapisałem. To może być ciężka sprawa. Ty tego... Apologies, but I can't do this. This weapon is entirely worthless. You took your time. Oh, everything hurts. Ona ma tylko to w zdolnościach zespołowych? Wow. Wiesz co? Koleś? My armor is dented. Let me repair it. Nie! Co ty robisz? Tego najpierw. Flawless! No super, no. Count on it. That one. Yeah. Nie, to jest bez sensu. On miał takie wybicie z łukiem, no. Cholera, tutaj nie ma tego. I'll take care of it. Ten se radzi jakoś. Will do. That's how it's fucking done. Zdecydowanie odpoczywamy po tej walce. Okej, płonąca strzała jest. Oj, nie podpaliła ją. I will aid you. On it. It's a hit! I'll omit that from the record. Zatruty. Okay. Miazga. Clinging to life. If I don't... Ooh. Tam. Get help soon.
I'm doomed. Jestem gotów ponieść tę ofiarę. Nie, na spoko, zaraz odpoczniemy, stary, bo to była ciężka walka. Okej. Teraz chciałbym... Okej. Coś włączyłem, włączyłem. I mu to dam. Niewidzialność. Nie wrażliwiać na krwotok, ale to mi nic nie daje. Będzie długo ładować, jeszcze jeden, pewnie zdążył się napić. O nie! Szybko. Tak się napiję. On it. A więc to ty stanowisz szpicę ataku hegemona. Sądziłam, że będziesz wyższy, ale nie każdy może sobie wybrać kata. Wiesz, o naszym buncie rozchodzi się po krainach. Jeśli uważasz, że nasza wojna skończy się tutaj, to jesteś naprawdę głupi. Przed domem stoi kapitan Tarkis Ali, faktyczna przewodczyni topniejących oddziałów Gwardii Wędryńskiej. Niewysoka, ogorzała i wyglądająca na wzburzoną. Nawet kiedy stoi nieruchomo, jej przesadzista sylwetka to zasługa wydatnych mięśni i mocnych kości, a jej twarz wygląda niesymetrycznie z powodu licznych blizn i śladów po kilkunastu bliskich spotkaniach ze śmiercią. Chociaż wy niewątpliwie dokonacie żywota tutaj, w sali wyniesienia. Śmieje się, wskazując palcem na otwarte sklepienie, w którego kamienne łuki w jakiś sposób podtrzymują ogromny ciężar wieży. Możecie uważać się za zaszczyconych, gdyż wielu wybitnych władców wierzchołka zginęło w tej świętej sali w pojedynkach. To prawie trudno o lepsze miejsce na ostateczne rozstrzygnięcie przeciągającej się waśni. Siostry i bracia. Ari ogląda się na swoich żołnierzy z uroczystym skinieniem głowy. Przewodzenie wam było zaszczytem. Wam, Michał, powiedzieć. Podobnie jak spędzenie ostatnich dni w waszym towarzystwie. Bierze głęboki wdech i odwraca się do ciebie w milczeniu. Zdaje się, że wasze powstanie przyniosło wam jedynie straty w ludziach. A ile kosztowało was zdobycie studni wędrienia? Ilu poległych, zgardzonych rdzewieje w dolinie? Ilu chórzystów padło od naszych mieczy? Jak wam idzie niekończąca się bitwa o cmentarzysko mieczy? Kiedy jesteście zajęci nami? Harry wybucha śmiechem, ale krzywi się, chwytając za bok. Powiedz mi, czy archonci wspólnie świętują zwycięstwo? Czy wasze armie cieszą się razem nad naszymi trupami? Nasze powstanie to dopiero pierwszy z waszych problemów. Poświęciliście swoich ziomków, by jedynie spowolnić to, co nieuniknione. Nic ponadto. Pokazaliśmy światu, że uparci wieśniacy mogą zawstydzić armię hegemona. Imperium Tyrana jest rozległe, jego armie liczne, jego magia niepowstrzymana. A mimo to nie potrafi zabić w nas ducha walki. Nie tego należałoby się spodziewać po straszliwym hegemonie. Oby ta myśl ogrzewała cię, gdy trafisz w pustkę otchłani, gwardzistko. Czy masz jakieś ostatnie słowa? Tak, Harry uśmiecha się szeroko. Powiedz głosom Nerata, że jesteśmy wielce wdzięczni za jego pomoc. Bez jego wsparcia nie zaszlibyśmy tak daleko. O ty sukinsyn, a ja mu pomogłem. Ty tego zatrzymaj, ja się zmierzę z nią. Count on it. Ready for another? Count on it. Come and face my iron!
O, dusi, duszę się. Says you can't teach an old dog new tricks. That's how it's done. Niech szybciej mu się odnawiają czary. Lepsze mu uzdrawianie. This weapon is entirely worthless. Graven Ash protects. Bleed out, you little shit. You go. No, po tym uczniu. Got it. Pięknie, tarcza. O cholera, teraz ten się dusi. Ready? Unstoppable! On it. Come and face my iron! Will do. Teraz się tarczą, koniec. Ach, no cholera. Parszywe kundle. My zginiemy, ale na nasze miejsce przyjdą następni. Zapamiętajcie moje słowa. Kapitan odkasuje krwią. Znieść ich wszystkich. Bojowy okrzyk Piątego Oka urywa się, gdy jego wzrok pada na zaścielające podłogę zwłoki żołnierzy Gwardii Wędrińskiej. I tak to się właśnie robi, stanowicielu. A powiedziałem tak strasznie, i tak to się robi. Powinienem być zły za to, że pozbawiłeś mnie okazji na choćby jeden skalp, ale z drugiej strony powinienem cię podziękować za oszczędzenie nam wysiłku. Po tym, co usłyszałem, mógłbym być... Teraz się zjawiacie? Przelałem krew, by zdobyć salę wyniesienia. To miejsce, wieża, dolina należą do mnie. Wszyscy precz. Kapitan chichocze złośliwie, spluwając krwią między kolejnymi atakami śmiechu. Pionki hegemona rzucają się sobie do gardła po zwycięstwie. Przepiękny widok. Uspokój się, stanowicielu. Szkarłatny chór nie jest twoim wrogiem, ale twoje słowa sugerują, że chciałbyś zmienić ten stan rzeczy. Czy mamy problem? O, oh fuck, otworzyła mi się warga. No, rany, no. Nie wiem, co wybrać. Nie chciałbym być ani po stronie zgardzonych, ani po szkarłatnego chóru, ale nie jestem pewien, czy mogę w ogóle to zrobić. Już dawno trzeba było to zrobić. Macie mi przynieść stanowiciela w co najmniej 5 porcjach. Do ataku! We can do this. Flawless. Pay attention.
attention, kids. You might learn something. You learn something every day. Okej, okej. Dam sobie żywotności. O, efekt ogłuszenia, fajnie. To postawa, nie chcę. O cholera, te dwa by się przydały, nie? Zwiększę na razie sobie obronę, potem sobie atak zwiększę. Bleed out, you little shit. Will do. Come and face my iron. Bleed out, you little shit. That will hurt me hard. A, zastopowało mi. My armor is dented. Let me repair it. Drużyna otrzymuje godło uporu. Zgiełki szaleństwa walki w końcu ustają. W sali wyniesienia panuje spokój, przynajmniej na chwilę. Wszyscy wrogość. Pomimo odniesionych ran, Ari wybucha śmiechem, przytrzymując rozdarte trzewie, z których krew leje się strumieniem pomiędzy jej palcami. Pobiliście nas i oddaliście te rasy Kyrosowi. Mam nadzieję, że wszyscy udowiecie się, świętując zwycięstwo. Tak jak ostrzegł głos Nerata, komendant chóru przerywa, odkasłuje i odchyla maskę, by wypluć na podłogę kilka zębów. Nigdy nie ufaj słudze prawa. Nawet jeśli wyzionę tutaj ducha, chór dopilnuje, byś pożałował swojej zdrady. Słowa kapitulacji sprawiają, że męczący cię od wielu dni szum w twojej głowie przemija. Twój umysł powraca do stanu ukojenia, jakiego nie czułeś, odkąd obwieściłeś edykt w studni Vendriena. Tak, oto edykt egzekucji wydany przez Kyrosa zostaje odwołany. Czujesz ucisk w piersi, kiedy obejmuje cię ciepła energia, bo chwili czujesz się lżejszy niż powietrze. Mrugasz, by pozbyć się jaskrawych błysków przesłaniających ci wzrok. Kamienne ściany sali wyniesienia zniknęły, zastąpione pustą przestrzenią rozciągającą się we wszystkich kierunkach, z wyjątkiem starożytnej kamiennej płyty, na której stoisz. Czujesz targające tobą podmuchy silnego wiatru, przez który tracisz równowagę. Powietrze jest zimne i rozrzedzone. Czujesz, że brakuje ci tchu. Czy to jest? Podekscytowany Lantry wpatruje się w horyzont szeroko otwartymi oczami. Tak, musimy być na wieży. Kiedy ktoś ostatnio... Lantry kieruje wzrok w dół, przerażony wysokością, odsuwa się od krawędzi wieży. Chyba się pożegam. To ci dopiero zmiana. Wiatr unosi pióra we włosach zwrotki, która czym prędzej je przygładza. Na zimniejsze. Zerka za krawędź. Myślisz, że jeśli skoczę, to wylądują na nogi? Nie żeby to coś zmieniło. Na litość Kyrosa, co znowu? Barik obraca się napięcie, rozglądając dookoła, próbując dojrzeć jak najwięcej przez wąski wizjer hełmu. Wszędzie na horyzoncie widzisz górskie szczyty, zauważając rzeki i lasy poniżej. Przypominasz sobie mapy studni Vendriena i po chwili rozpoznajesz Matani, Irenef i inne miejscowe rzeki. Znajdujesz się na samym szczycie wieży w studni Vendriena, znacznie wyżej niż ci się wydawało. Jak się dostaliśmy na górę? Ari wstaje z wysiłkiem, trzymając się za bok. Niech mnie Neras wspomoże. Ratunku!
Piąte oko zatacza się na wietrze, rozglądając się na wszystkie strony. Czy to jakaś iluzja? Edykt się skończył i chyba wciąż żyjemy. Lantry wzrusza ramionami. Wszyscy poczuliśmy przeminięcie edyktu. Żołnierze na dole zapewne również je poczuli i rachonci też. Przejmuję tę wieżę jako mój sąd. Rzeczy samej. Chociaż obawiam się, że słowa mają większą wagę w sądzie Tunona niż tutaj. Piąte oko przeciera nos maski rękawem w dziecinnym geście. Głosy Nerata zapewne pozna wszystkie twoje myśli, kiedy pochłonie twój umysł, ale w międzyczasie z przyjemnością zaniosę mu pożegnalne słowa niegodziwego zdradzieckiego stanowiciela. Rozgląda się, zakładając, że zdołam opuścić to wysokościowe więzienie. Skoro tak bardzo chcesz przekazać moją wiadomość, to możesz to zrobić na swoich zwłokach. Nie ośmielisz się! Piąte oko wyciąga dłoń przed siebie. Poddałem się, jestem twoim jeńcem! Zabierz cennego sługa Hegemona z zimną krwią? Podyktuję ci pismo. Zwracam się do Andrego. Jeśli sobie życzysz, w jednym ręku trzyma pióro, a w drugim pergamin. Spisuję twoją deklarację władzy dużym rozciągniętym pismem, kiedy kończy, wręcza ci pergamin z surowym spojrzeniem. Pominam komentarz na temat tego, jak wyobrażałem sobie przetrwanie moich zapisków. Nie ośmielisz się! A, okej. Okay. Włóż list w jego rękawicę, a potem zepnij go z wieży. Dziecinne piski piątego oka zamieniają się we wrzaski. Horda cię zabije! Jeśli się zobaczymy, stanowicielu, Albo można mnie zastąpić, słyszysz? Można mnie zastąpić! Nie rozumiem. Prawą ręką lekko spychasz go z wieży, chociaż spada coraz niżej, jego krzyki wydają się coraz głośniejsze. Dopiero jakieś pół minuty później zapada nagła cisza. Też ręką miał go zepchnąć. Kątem oka zauważasz, jak kapitan Gwardii Wędryńskiej usiłuje stanąć na nogi. Rękoma podtrzymuje poranione miejsca i próbuje utrzymać równowagę na silnym wietrze. Nie zapomniałem o tobie, panie kapitan. Nie oczekiwałabym tego, wygląda na zakrawędź. Załatwmy to, dobrze? Pożałuję, że pozwoliłem ci żyć, prawda? Prawdopodobnie. Haru uśmiecha się, a z kącika jej ust płynie stróżka krwi. Oddam teraz moje ostatnie tchnienie. Co chyba nastąpi lada moment. Kręci głową, a jej ciało wiotczeje. Powiedz Tunonowi, że to przeze mnie, że to ja nakłoniłam innych do buntu. Niech spadnie tylko moja głowa. Odejdź natychmiast. Haria, skoczona twoją wypowiedzią, chwyta się za piersia, jej twarz blednie. Zrobisz to? Nawet po tym? Jakby zdając sobie sprawę, że nie powinna kwestionować twojego miłosierdzia, Ali zbiera siły i podbiega do portalu. Tak szybko, na ile pozwalają jej odniesione obrażenia. Dziękuję ci, stanowicielu. Nie zasłużyłam na twoją łaskę. Pewnie nie zostało ci już wiele tego miłosierdzia dla mnie. Wiem, zaklinaczka pyłów klęka na jedno kolano i spuszcza wzrok. Wiem, że jestem wiarłomczynią, więc moje słowo nie jest warte tyle, co kiedyś, ale obiecuję, że jeśli mnie oszczędzisz, będę ci wiernie służyć. Moje miłosierdzie ma swoją cenę. Co może cię powstrzymać, jeśli nie moja służba? Czy liczysz na bogactwa? Mam go sporo w całych tarasach, mogę cię tam zaprowadzić. Złóż przede mną przysięgę wierności. Ja, Eb, zaklinaczka pływów, niniejszym przysięgam wierność panu mojego życia, którym jest Moyle Borok. Kłania się lekko po chwili, patrząc ci w oczy z niepewnym uśmiechem. Będę ci służyć i wykonywać twoje rozkazy, dopóki nie zwolnisz mnie z obowiązków. Zostawimy jak jest. Studnia Wędriena upadła po raz drugi od rozpoczęcia podboju, ale nie w sposób, który podwładnik Rosa mogli przewidzieć. Zająłeś salę wyniesienia dla siebie, zaskakując sojuszników ze szkarłatnego chóru i zupełnie dezorganizując bitwę. Wprawdzie twoje lekkomyślne działanie rozbawiło głosy Nerata, ale nie oznacza to, że cię za to nie zabije. Chociaż wyszedłeś z cienia Hegemona, to jednak spełniłeś wymagania edyktu. Unieważniłeś wyrok śmierci wydany na wszystkich w dolinie. Nie opadł jeszcze kurz, kiedy pojawiło się nowe zagrożenie. Wojna domowa między wojskami Kyrosa.
Kiedy zagrożenie egzekucją rozwiało się, armie hegemona przestały zajmować się cytadelą i zwróciły się przeciwko sobie. Napięcie narastające podczas długotrwałego oblężenia osiągnęło punkt krytyczny, kiedy oddziały wzgardzonych i szkarłatnego chóru starły się podczas pospiesznej, chaotycznej bitwy. Głosy Nerata wraz z oficerami uciekł do Kamiennego Morza, zostawiając armię poborowych, by sama radziła sobie ze wzgardzonymi. Nim konflikt zdołał spowodować dalsze straty w ludziach, grobowe Ashi i jego legion wzgardzonych zwinęli obóz i wycofali się do swojej fortecy w cmentarzysku mieczy. Obie armie odeszły spod wieży, twojej nowej, niezdobytej siedziby. Z jej szczytu wyraźnie wyczuwasz, że archonci aż gotują się z nienawiści. Z upływem dni, rany i kontuzje zostały zaleczone. Zbadałeś swoją nową twierdzę i zająłeś się starannym planowaniem kolejnych kroków. Kiedy rozeszła się wieść, że Szkarłatny Chór i Wzgardzeni zwrócili się przeciwko sobie, frakcje zdecydowane uklęknąć przed hegemonem zyskały inspirację do dalszej walki. Wojna Archontów zapowiada upadek ofensywy Kyrosa. Tunon, Archont Sprawiedliwości, obserwuje chaos i nieład obejmując krainę. Archont wzywa swojego stanowiciela z powrotem do Miasta Niechcianego, by dał relacje ze swoich poczynań w studni Vendriena. Ze szczytu wieży widzisz studnię Vendriena i odległe góry na horyzoncie. Z wysoka dostrzegasz też wąskie, fioletowe i czerwone linie wycofujące się wojska hegemona. Można chyba założyć, że twój plan, pan Tunon będzie chciał usłyszeć o tym, co tu zaszło. Wojska hegemona wycofały się. Jeden problem z głowy. Oszałamiająca energia wieży słabnie. Tajemnicza siła, która przebudziła zgromadzone tu moce, odpływa i zanika. Chociaż z rzeźby po środku wciąż dobiega szum. Szum dobiegający z dziwnej rzeźby narasta, jakby chciał zwrócić na siebie uwagę. Okej, kochani, w tym momencie zakończę nagrywanie. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie śledzić moje poczynania, zapraszam na Twittera. Siemanko!